Moi drodzy, słuchajcie, jakbym nie była youtuberką, to bym była czarodziejką, czarownicą. Jak zwał, tak zwał. Na pewno bym czarowała. Bo to jest rzecz, która mi jara najbardziej. To są klimaty, które kocham i nieważne z jakiego świata i z jakiej fantastyki, po prostu jest to coś niesamowitego. Ja jestem gotowa, żeby pójść do szkoły, tworzyć eliksiry, rzucać zaklęcia i w ogóle... in love. Oprócz tego, co gra w sercu, o czym właśnie słyszeliście, face chart Milka zapoczątkował pomysł, który dzisiaj przygotowałam wam jako tutorial. Zaczynamy. Zacznę od nałożenia soczewek kontaktowych. To są te, które wybrałam, używałam już wcześniej tej firmy i wiem, że się po prostu u mnie sprawdzają i są komfortowe. Takie piękne, mocno zielone. Długo wybierałam kolor i wiem, że ten mnie nie zawiedzie. Okej, dobra. Podkładzik. Lecę z tym podkładem Wet n Wild. On jest troszeczkę jaśniejszy ode mnie i właśnie dzisiaj będę do twarzy używać troszkę jaśniejszych kolorów. Bo chcę być bladzioszkiem, chcę być bladą czarownicą, czarodziejką. Niezawodny korektor, czyli Infallible. W bardzo, bardzo jasnym kolorze. Mój to jest 320. Jest, kurczę, słuchajcie, prawie biały. Bardzo piękny, neutralny kolor właśnie. Ani nie wchodzi w róż, ani nie wchodzi jakoś mocno w żółty. Robię nim też takie konturowanie, dlatego używam go trochę więcej. Okej. Nachodzę trochę na powiekę, bo on też będzie służył mi jako baza, taka ogólna. Potrzebuję mocnego wyrównania koloru. Całość utrwalę pudrem i będę starała się go wyważyć, jego ilość, bo z jednej strony chcę mieć matową skórę, a z drugiej nie chcę, żeby była też taka jakby płaska, więc zaczynam od strefy T i tutaj daję go więcej, bo zanim skończę makijaż, to on tutaj mi się troszeczkę, minimalnie mi się skóra tutaj wybłyszczy, boczki nosa. O, teraz jakby wytrzepię, widać nadmiar. I tą resztką przede wszystkim pod oczami i trochę boki twarzy. Będę korzystać z tej zieleni, Tropics, moi drodzy, oraz z tego fioletu, czyli Twilight! Nie, sorry, Grape. Grape, ale by pasowało, co? Ale Grape ma piękniejszy odcień. To są też odcienie, można powiedzieć, jokerowe, ale też bardzo, bardzo dla mnie takie magiczno-czarownicowe. Dobra, nabrałam zielony na pędzel. Delikatnie ją rozpraszam. Okej, i drugie oko. Pach, pach, pach. Ta paleta pozwala na swobodne pracowanie. Okej, dobra. Wezmę teraz czysty pędzel, bo chcę rozmaziać brzegi tego koloru. I znowu buduję intensywność. I powinno być okej. W makijażach halloweenowych, słuchajcie, ostatnią rzeczą, jaką chcemy, to się ograniczać cieniami, więc ja się nie boję wjechać ani na nos, ani pod same brwi. To będzie pięknie po prostu ostatecznie wyglądać. Dopiero zaczęłam, już mi się podoba. Dobra, Grape na kolejny pędzel. Duży, puchaty skurczybyk. I robimy podobnie z drugiej strony. Troszkę mnie się posypało, ale dobrze, że takie duże fragmenty to łatwiej to zbiorę. O nie! O nie! Dobra, cicho, nie będzie widać potem. Zrobię tak, że nie będzie widać. I teraz takim półpustym pędzlem delikatnie rozcieram samą końcówką, dotykam, tak widzicie? Ledwo miziam. Ledwo. I to mi idealnie rozmazuje ten kolor. No i mieszam go z zielenią. Czystym pędzlem jeszcze rozmazuję brzegi tego fioletu, żeby sięgały aż po brwi i robię taki wyciągnięty ogonek. Właśnie delikatnie smierając po granicy cienia z ciałem. Coś w tym stylu. Na mniejszy pędzel nabieram 100% czarny cień i daję go na te oba kolorki, na całą tutaj powiekę
tą, która mi się chowa, tą ruchomą. Delikatnie dokładam i przy okazji blenduję. Nakładam go takimi malutkimi porcjami. A, środek zostawiam pusty, bo tu będzie szedł brokat i cieniowanko. Podobnie robię z wewnętrznym kącikiem. Też tu przecierniam, zwłaszcza przy samych rzęsach. No i im wyżej, tym bardziej on znika. O, w ten sposób. Na nowym pędzlu mieszam beżowy z białym i rozjaśniam tutaj łuk brwiowy i przy okazji rozcieram te kolorki oba. Elegancio. Łapię teraz za matowy eyeliner. Ja lubię takie w pędzelku ostatnio i rysuję nim bardzo dużą kreskę. Ok, zobaczymy, co wyjdzie po drugiej stronie i zaraz wyrównamy. Chcę zrobić taki dzióbek, tak jak na makijażu próbnym, więc wymazuję fragment, który tu mi się potegował. I przedłużam kreskę w ten sposób. Dokładnie tak, jakbym ją dalej ciągnęła, kiedy patrzę na wprost, więc muszę do tego zabiegu właśnie ustawić idealnie równo lusterko. O, takie coś. Takie coś. No i teraz będę ciągnęła prostą linię do oka, do mniej więcej początku mojej źrenicy. O, coś takiego. Środek wypełniam miodową kredką i przy pomocy maciupkiego pencil brusha i białego cienia wypełniam ten fragment właśnie na jasno. Trochę muszę dziwnie tutaj się skierować, ale musimy być wygodnie, żeby to zrobić. To będzie bardzo charakterystyczny element tego makijażu i jedyny taki naprawdę precyzyjny. Przy pomocy spłaszczonego pędzla małego, precyzyjnego i czarnego cienia matowego tutaj przyczerniam całą linię, którą zrobiłam eyelinerem, ale też ją rozmazuję w dół, żeby schodziła gradientowo od samego dzióbka. Robienie lipnych min pomaga. No i przechodzę z tą czernią aż tutaj do samej kreski. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz pracuję mniejszymi ilościami, rozmazując tą linię w dół. Ok, biorę mały pędzelek i moczę go w zielonym cieniu. Nie daję go zbyt dużo, po prostu odrobinkę. Ale żeby był widoczny. O, w ten sposób. To samo z fiolecikiem. Ok, teraz pracuję nad samą tą granicą. I chcę, żeby ona wyciągała się tak jak kreska, czyli tutaj przedłużam. O, coś takiego. Chciałam teraz przy pomocy patyczka, pędzelka i podkładu powymywać te wszystkie moje błędy w sumie. Przydałoby się teraz. Więc najpierw je zmywam możliwie dobrze. W ogóle zwykle takich rzeczy się przy tutorialach nie pokazuje, ale pomyślałam, że to jest super wartościowe, bo każdemu zdarza się jakiś osyp czy coś tam nieprzewidywalnego. Więc tak, najpierw zdzieram tak tylko lekko, żeby nie było takich mega dziur w podkładzie. Tyle, ile zejdzie z suchym wacikiem. Teraz biorę... W sumie w tych okolicach miałam i trochę podkładu, i trochę korektora. Więc nabieram trochę korektora i ciupkę podkładu. Mieszam je razem. Obcieram pędzel z nadmiaru produktu. I będę bardzo punktowo, bardzo delikatnie tutaj sobie dziubać. Przyklepując czystym paluszkiem. Bardzo leciutko. Kiedy nałożyłabym większą kanapkę, to byłoby to od razu bardzo widoczne. A tak to się wszystko powoli zleje. I teraz w tym miejscu. Spoczko. Brewki wyczesuję mocno do góry. Użyję żelu takiego, który barwi z Eveline. On ma ciemny kolor, więc tutaj fajnie będzie pasować. Najpierw do góry. I tutaj lekko zewnętrznie. Ale niech będą nastroszone skubańce. To nie mają być grzeczne brwi.
Pomadą dodaję sobie objętości. Tu mi brakuje z przodu. Robię takie ruchy właśnie imitujące włoski. O. Tu trochę więcej by się przydało. Tutaj, tu, tu z przodu. Ja mam dość szeroko rozstawione brwi i mogę jak najbardziej bez problemu troszkę zbliżać do siebie. Teraz zaczynamy prawdziwą zabawę. NYX Glitter Primer, czyli po prostu cudowny klej, żeby wszystko się trzymało na powiekach. Będę kleić nim glitter. Zwykle przyklejam nim po prostu cienie, ale dzisiaj posłuży do tego, do czego został stworzony. Wyjmuję sobie na kosteczkę taką kuleczkę. Rozprowadzam po paluszku. Zobaczcie, jaki jest lepki. Jak to widać, tą lepkość. Wklepuję go w środek powieki. Cyk, trochę do góry. I trochę na boki. O, tak? I glitter przepiękny, taki czarny, czarno, taki czarno, jaki? Taki jak to jest, że ołówek, to jest jak się nazywa? Grafitowy, czarno-grafitowy. Taki skubaniec. Wyrzucam go na stół, bo mi tak najłatwiej. Kto powiedział, że tak nie można? I na inny palec, nie ten, który był w glitter primerze. Nabieram go trochę i słuchajcie, łeb w dół. I przyklejam go właśnie w takiej pozycji. Bo jak mi spadnie, to spadnie na lustro, nigdzie, nigdzie więcej. Pięknie, będę miała dosłownie metalową powiekę. Zaraz zobaczycie. Sorki, że teraz nie widać, ale wiecie, no nie chcę być cała w tym brokacie. O! Co? Zrób, Wojtek, nieostre i wszyscy zobaczą, jak to się świeci, tak naprawdę w prawdziwym życiu. Yeah! Tak jest. Ja wiem, co jeszcze zrobię. Jeszcze troszeczkę latareczki z iPhone'ka. Teraz użyję tej przepięknej palety Alter Ego, a tak naprawdę jednego cienia, w którym się zakochałam i w tym looku wygląda bezbłędnie. O ten. To jest bardzo, bardzo błyszczący cień. Tak o wygląda. I on ma taki złoto-zielony poblask, a nie jest za ciepły. Tak idealnie siedzi w tym make-upie, że to jest szok. I teraz uwaga! Nakładam go, nadal trochę daję łeb w dół i nakładam go na sam środek tutaj. Aha, czekajcie, glitter prime znowu. Świeża kulka, bo tamta już była zeschnięta. Odrobinkę. No bo ten brokat jest suchy bardzo i nie ma jak się nic innego do niego przykleić, więc jeszcze raz. Pyk. Teraz to się dzieje. Co nie? Okej. I lecimy tutaj z tym powyżej, tak przez brew i do czoła. Serio, robimy to. To nie jest codzienny makijaż. Czy codziennie umiemy robić czary? Nie. A ja dla zostania serio czarownicą, do uczenia się w Hogwarcie, byłabym potion master, to ja bym rzuciła YouTube'a od razu. Się nie zastanawiała. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, bo jak nie łapie światła, to zostaje jakaś taka lekka smuga, ale kiedy łapiemy światło, to się dopiero robi. I o to chodzi. I teraz to samo w dół. O, pięknie, 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 pięknie. Maluję rzęsy, górne i dolne. Takich pięknych rzęs blended użyję, użyłam już nawet na tym oku. U góry model taki pełen objętości, duże, konkretne. Widzicie, w tym makijażu wcale one nie wyglądają jakoś mocno przytłaczająco. A na dole użyłam czterech kępek, skrajnych po bokach z tego modelu. Po prostu odcinam małe fragmenty. Pyk, o! I będę je przykleić na klej. I przykładam. Zaczynam od tak jakby drugiej kępki, która jest na samym środku oka. Najłatwiej mi jest ją tutaj zrobić i przyłożyć. I potem iść sobie na boki. W ten sposób. I one super, te rzęsy na kępeczki się właśnie dzielą i działają w ten sposób. Konturujemy matowy bronzer. Nubian Desert Cobalt. I konturuję dość mocno. Zwłaszcza tutaj właśnie pod kością jarzmową. I troszkę boczki czoła.
jako rozświetlacz użyję tej pięknej czaszuni i nie dajcie się jakby zmylić temu opakowaniu, które jest szklane i piękne, bo ten rozświetlacz naprawdę jest cudowny, bo to jest takie chłodne złoto, można powiedzieć. Nałożę je najpierw na łapkę. Zobaczcie, jakie intensywne. Aha! I teraz z palca wklepię. Tu, gdzie trzeba. Pięknie. Wpisałam w Google Planet Signs, dałam na grafikę i mam po prostu znaczki planet. I łapię za eyeliner. I będę je malować wzdłuż tych moich płaczących prawie że elementów. Okej, myślę, że u góry zmieści mi się jeden. Więc zrobię sobie tutaj Jupiterka. W tym samym miejscu tutaj myślę o Saturnie. Potem tutaj niżej polecę ze Słońcem. Tutaj dalej może Merkury. Chcę, żeby one były w losowej kolejności i po obu stronach inaczej. I Pluton. To Pluton został odwołany? Czy coś, Wojtek? Spoko. Dobra, dorabiam jeszcze drugą stronę. Najlepsza czarna pomadka, czyli z Fenty Beauty. Robię duże wary. No i bardzo ważny element stylizacji, a nie makijażu, to kapelusz. Ja wybrałam taki lepsiejszy, a i tak kosztował w ogóle jakieś śmieszne totalnie pieniądze. On jest z pianki i można go jeszcze tak formować, więc powinien być wygodny i się fajnie właśnie sprawować i powinnam móc dużo zrobić. Cholera, nie mieszczy się w tło. Ale właśnie pomyślałam sobie, że jak go powyginam, to się będę mieściła. Mogę zrobić tak o. Tak o. I że tutaj będę miała tak o. Wiecie, i sobie jestem. I bez tego lusterka. I teraz efekt końcowy za 3, 2, 1. Linki do wszystkich użytych dzisiaj produktów macie na dole. Zachęcam Was bardzo do odtwarzania i do Waszej interpretacji podobnego makijażu. Oczywiście tagujcie mnie i dawajcie hashtag Realistic Monster, żebym mogła zobaczyć, polubić Wasze prace i być z Was dumna! A tutaj bardzo proszę, playlista i wszystkie, jakie tylko były. Moje halloweenowe dokonania przez te wszystkie lata. Wbijajcie, inspirujcie się.